No cześć. Cześć. Nie wiem po co ci mówię cześć, jesteśmy, pijemy wino już od dawna, dzisiaj wieczorem, ale tak chyba wypada się przywitać chyba, co? Mhm. No dobra, ale dzisiaj Aniu postanowiliśmy porozmawiać o czymś, o czym ta rozmowa... Będzie trudna. No ona nie jest łatwa, to nie jest jakiś tam bardzo śmieszny temat, nie jest w ogóle śmiesznym tematem, natomiast gdzieś za nami chodzi ten temat, krąży w głowie i pomyśleliśmy, że dzisiaj o tym pogadamy. No, a jest to temat zdrady. Zdrady. Damskiej i męskiej. Tak, bo wydaje nam się, że są różnice, jeżeli chodzi o to, jak kobiety zdradzają, jak faceci zdradzają. Ja mam swoje przemyślenia, też dyskusje ze swoim przyjacielem, szczególnie na ten temat, co o tym myślimy, od psychologii zdrady, może tak bym to nazwał. No, ja nie mam za dużo doświadczenia, w ogóle nie mam doświadczenia w tym temacie. Może nie wiesz, ale, a może nie wiem. Ale, no, trochę czytałam tam i słuchałam artykułów, więc na bazie tego mogę wyrazić swoje zdanie i opinię. Co uważam? No, i tak. No, więc dzisiaj będziemy starali się poradzić z, z tym tematem i z tą oceną, że jednak, no, i tutaj się zgadzamy na początku, tylko będziemy starali się zdefiniować, w czym te różnice, czym się przejawiają, ale że albo to z jednak. Czego jest, wynikają? z czego, Albo z czego wynikają? Z czego wynika, że ta zdrada jest inna. No bo mężczyzny jest inna... i inna jest kobiety. Mm -hmm. Co o tym myślisz, Ani? Może zacznij. No moim zdaniem zupełnie inna jest zdrada kobiety i mężczyzny, bo mężczyzna wydaje mi się, że zdradza w taki sposób bardzo fizyczny. Bardzo fizyczny, że nie podchodzi do tego emocjonalnie. Nie wiem, coś tam się dzieje, nie jest do końca zadowolony ze swojego związku, z... Z życia dotychczasowego jest impre... No, ale właśnie wiesz, pytanie. No. no, ale jest imprezka nie wiem, poczuje huć. Jest zadowolony ze związku, związku, tak? W tym sensie. No właśnie jest... nie jest zadowolony, albo nie wiem, jest już snużony związkiem czy coś. Jest imprezka albo coś tam mu się uwidzi i po prostu. Jest integracyjny. Na przykład. Nie wiem, trochę się upije, ma huć, Coś się wydarzy, prześpi się z jakąś laską, i następnego dnia wraca do domu i, i nic się za bardzo nie dzieje w jego głowie. To on że o super, fajnie wrócić do ciepłego gniazdka. No właśnie, tutaj chyba poruszasz bardzo ważny temat. E... Czy Co czy nie? Znaczy, no, tak nie jest. Tak? Nie, no tak pewnie jest. Natomiast poruszasz temat, raczej znaczy ten wątek, który ja też chciałem, jakby od tego rozpocząć. Że wydaje mi się, że przede wszystkim najczęściej, oczywiście są one od tego, od wszystkiego wyjątki, ale facet, jak zdradzi małżonkę, narzeczoną, swoją dziewczynę zazwyczaj nie robi tego jako coś, co będzie definitywnym końcem w jego mniemaniu związku, rozumiesz, że dla niego to może być to, co powiedziałaś, jakiś incydent. No i to jest chwilowy epizod gdyby w jego życiu. Tak. I on za bardzo się tym nie przejmuje, ale też za bardzo nie rozkminia tego, po prostu to się chyba wydarzyło. To się wydarzyło, stało się... To też jest z jednej strony chujowe wobec nie wiem, jego żony, dziewczyny i tak dalej, no bo no trudno wydarzyło się, nara. No tak, ale... Przepraszam, niektórzy faceci podchodzą do tego niesłusznie, oczywiście, jak do sportu, tak? Do, do zwykłej fizyczności. I oni w tym momencie podchodzą do tego w ten sposób, że no, okej, okay, stało się, zamoczyłem, że tak powiem brzydko, i wróciłem do domu, do dzieci, i do żony. Natomiast, jakby już nie wchodząc jeszcze na tym etapie w szczegóły, mm -hmm. to potwierdźmy sobie, czy rzeczywiście tak jest, bo wydaje mi się, że facet, zdradzając, nie ma w głowie, odchodzę do, od żony. No nie. E, a kobieta zazwyczaj, kiedy podejmuje się zdrady, jest już tutaj moim zdaniem gdzieś 70-80% e, prawdopodobieństwa, że to już jest coś, co się może wydarzyć jakby definitywnie w jej relacji z, z partnerem. No tak, też mi się tak wydaje, ale to wynika z tego, że kobiety bardzo emocjonalnie podchodzą do związków, do seksu też jak... Laska sypia z kimś przez jakiś tam czas, to bardzo emocjonalnie. Może tak być, że nie wiem, nawet jak masz kapłanów miłości, tak? I nie wiem, sypiałem z kapłanami. Wytłumaczmy, co to jest kapłan miłości, bo ja tego terminologii nauczyłem się od ciebie. Fuck friend, fuck buddy taki. No i generalnie koleś mówi. Friends with benefits. Że koleś mówi, a spoko sobie rucham jakąś laskę, a dziewczyna już po głowie ma trochę, że to może być mój przyszły chłopak, a nuż on się zakocha, bo w niej jak gdyby rodzą się już te emocje więc to jest ta różnica w podejściu no. i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zdradę też jest podobnie że laska jak jest zadowolona ze swojego związku jest szczęśliwa no to nawet nie myśli o innych kolesiach w sensie, że no nie wiem George Clooney by przy mną stanął i bym powiedziała dobra nara koleś, mimo że bardzo go kocham tak. Okej, okay, ale poczekaj, bo wejdę, bo, bo jakby żebyśmy nie, za bo szybko nie poszli do drugiego no elementu. Bo no no no. chciałabym wytłumaczyć ci moją myśl. No. no. i że wydaje mi się, że to wychodzi z tego, że jak laska jest niezadowolona ze swojego związku i już jej się na warstwie... Czyli wchodzisz już tylko skomentuję w fazę usprawiedliwiania zdrady nie. w tym momencie. No bo trochę już o tym mówisz w tym momencie. No wydaje mi się, że i, jaka jest jakiś jak ciąg przyczynowo-skutkowy tego, że laska jest niezadowolona, coś jej nie pasuje mąż ma trochę wyjebana na nią ona pewnie też już jest obojętna w tym związku więc ja nie usprawiedliwiam, że to jest tylko wina kolesia, więc pewnie jej też to jest trochę wina ale już ma takie wylew, że stwierdza, że a nóż, nie wiem, spróbuje czegoś nowego, świeższego i wtedy posuwa się do zdrady w momencie jak jest już bardzo nieszczęśliwa no dobrze, tylko teraz nie, nie podchodzi do tego jak do sportu tak ale poruszyłaś dwa wątki. Pierwszy, zgodzę się, to znaczy, to zacznijmy od początku tego, co powiedziałaś. Emocje, tak? To znaczy, że mm -hmm. właśnie to jest ta zdrada definitywna. Czyli wracając do tego pytania, czy u faceta to jest coś przelotnego, tak mi się wydaje. U kobiety, jeżeli zdradza, najczęściej to oznacza już jakieś przejście jedną nogą, co najmniej na drugą stronę rzeki. No, I tu chodzi o emocje. Tak? My też często gadamy z chłopakami o was, że jak już wy poczujecie, że tak powiem, że tak powiem, facet was tam już okuje, za przeproszeniem, to wam się włączały jakieś emocjonalne e, poziomy. E, no tak, ja o tym mówiłam. Gdzie że... nam się kompletnie to nie włącza. Nie? Mówiłam, że nawet okay. jak są kapłani, no to laska często po igraszkach już ma w głowie, a koleś nie. No nie, więc tutaj się zgadzamy i tak jest, i tutaj to jest pewnie powód tego, że często ta zdrada u kobiet jest definitywna. Natomiast weszłaś płynnie, w czasie tej twojej długiej wypowiedzi, mm -hmm. em, do momentu, w którym gdzieś szukasz już przyczyn tego, dlaczego kobieta zdradza według ciebie. Tak, no, tak. Że czuję się zaniedbana, że w tym związku coś tam jej nie pasuje. Um, to jest trochę usprawiedliwianie się. I tutaj zaraz użyję takiej teorii, którą zgadzam się z nią. Um, teorii, którą jeden z moich przyjaciół mi opowiedział, przedstawił. I on powiedział, że kurczę, to jest ta główna różnica, że kobieta zawsze sama sobie wytłumaczy zdradę, że ona jakby ją. Mm, spróbuję siebie usprawiedliwić najpierw przed samą sobą w głowie. Ja byłam zaniedbana, on o mnie nie dbał, mm, przestał o mnie walczyć, e, przestał na mnie zwracać uwagę, przestał mnie komplementować, e, nie czułam się doceniana, e, nie zwracał na mnie uwagi. Pojawił A? się ktoś, kto na mnie zwrócił uwagę, mm, i w głowie, y, jak sama mi dzisiaj powiedziałaś, bo zdecydowaliśmy się nagrać, bo zaczęliśmy o tym gadać przy lampce wina. Mm -hmm. Że stwierdziła, że często kobieta już do, dokonuje tej zdrady, kiedy stwierdza, że no już nic się nie zrobi z tym związkiem. No tak, tak mi się wydaje. Okej, okay, ale nie, wy nie wydaje ci się, bo mi się wydaje na przykład, powiem Ci, jaki jest punkt widzenia facety, jeżeli chodzi o samo ocenę związaną ze zdradą. Mhm. Bo tutaj trochę poruszyliśmy wątek, jak się kobieta ocenia w momencie, kiedy zdradzi. Ja. I moja teza, którą spróbujemy zaraz obalić albo nie. Jest jeszcze raz powtórzę, że wy próbujecie sobie to usprawiedliwić, żeby czuć się lepiej z tym faktem. E, ale tylko dokończę. A facet, wydaje mi się, że zdradzając, mm, ma wyrzuty sumienia na pewno. E, kobieta też, żeby nie była jasność. E, chociaż, no więc to, to jest pytanie, jak to wygląda. Natomiast... A teraz znowu w ten sam Glory... sposób y, podchodzisz, że kobiety to w sumie gorzej, a kolejscy to jakby lepiej. Daj mi dokończyć, mówię ci o tezie, o której nie tylko jest moją tezą tym razem, tak? No. Więc jeżeli facet dokonuje tej zdrady, on wydaje mi się, że najczęściej nie szukał usprawiedliwień. Pewnie, że tak, jak już by stanął pod ścianą i nakryła by go, jego dupa i tak dalej, że e, no, no już przed faktem dokonanym by go postawiła, pewnie zacząłby się usprawiedliwiać, tak? Pewnie, żeby zaczął szukać jakichś wymówek przed tą kobietą, tak, swoją partnerką. Natomiast w sensie swojego wewnętrznego dialogu ze sobą, facet. No. Wydaje mi się, że najczęściej jest bardzo taki czarno-biały. No kurwa, dałem dupę, nie? Wracam do domu i muszę teraz to naprawić i być znowu dobrym ojcem i, i, i mężem. Ma taką większą potrzebę, żeby jednak. Co wcale ja nie twierdzę, że to jest coś pozytywnego, tak? No. Ma większą potrzebę, żeby to gniazdo jakby cały czas utrzymać. Kobieta ma taką większą swobodę. Pierdolę to odchodzę, nie. No tak, tylko wydaje mi się, że Koleś się chyba też częściej zdradzają I popełniają ten czyn Że takich, wiesz, chwilowych, szybkich zdrad A u laski nie ma czegoś takiego jak Chwilowa, szybka zdrada A to się tak. jakoś rozwija powoli, czy co? No tak mi się wydaje, że to No chyba, no tak Chociaż Wiesz, że to jest jak gdyby ta różnica, że koleś Nie wiem, zdradzi laskę No nie wiem, to trwa weekend Albo tak jak ci mówiłam, jeden wieczór no i jakby nikt o tym nic nie wie i wraca i udaje, że jest wszystko super w domu, więc to jest tylko um, jak gdyby w jego głowie, albo tam z kolegami, że zazwyczaj nikt się o tym nie, nie dowiaduje, jeżeli to nie trwa dłużej. I wraca i udaje, że jest wszystko super w normalnym życiu, a u Laski zazwyczaj to wychodzi też na wierzch. Tak mi się wydaje, że jest ujawniona ta zdrada, bo przez to, że Laska yy, dłużej się do tego zbiera i już no nie wiem, wydaje mi się, że posuwa się do tego kroku, jak już... Twierdzi, Czyli jakby u niej to jakby kiełkuje. Kiełkuje moim zdaniem. I jak już twierdzi, że faktycznie nie ma tam yy, nie wiem, szans na odratowanie tego związku, no to jest ta zdrada. No i znowu wydaje mi się, że jeżeli laska wie, że nie wiem, jest szansa na odejście od swojego obecnego partnera, w sensie, że czuję, że może być bezpieczeństwo u, u, tego przyszły, u, u tego kochanka, że może na przykład do niego odejść, no to wtedy to się ujawnia. No, to jest coś, co tak jakby w skrócie to w, przechodzimy do tych wątków, bo to chciałam też o to poruszyć. Um... Wiesz, że laska zawsze szuka bezpieczeństwa. Tak, to jest, laska... ale fajnie, że to ty to mówisz, bo to była moja teoria od zawsze, a... No tak, ale to nie a jest... A fajnie, że ty sama to z siebie mówisz, jako kobieta teraz. No, ale laska w każdym związku yy, szuka bezpieczeństwa i chce być taka... No, no czuć się po prostu bezpiecznie, nie? No bo ja gdzieś czytałem kiedyś badanie, w którym, no nie chcę teraz jakby mówić twardych liczb, bo to było wiele lat temu, ale no. mm, czytałem badanie, w którym było, że no naprawdę ogromny odsetek kobiet, które odchodzą od mężczyzn, od swoich mężów, nawet jak mało dzieci i tak dalej. To jest sytuacja, w której one już mają drugi wariant. One mają już ten plan B, one mają już faceta, no który i to, bo... zapewni jej to, żeby znowu ta. ta to, to bezpieczeństwo było zachowane tak pod każdym no tak. względem, żeby była jasność bo tutaj bądźmy finansowe. realistami finansowe, no tak, emocjonalne ważne, tak. bytowe, jakie o takie no tak. więc kobieta mi się wydaje, że no tak, to, to, to w... nie odejdzie bywa tak, że może być nieszczęśliwa przez 10 lat, ale nie odejdzie, bo się boi odejść no tak musi być ten drugi korzeń na który, który ją zainteresuje no oczywiście, że tak Dlatego, no. że to też jest yy... jeszcze chcę zaraz poruszyć inną kwestię co tak mi się wydaje, że może być przyczyną też zdrad, że ludzie nie komunikują się w związkach i mogą nie wiedzieć jakie oczekiwania ma ta druga strona bo jeżeli no nie, wiem, nie mówisz czego potrzebujesz typu, że nie wiem jak laska nie powie, no fajnie jakby koleś się domyślił, albo jakby to wiedział wiem, że dobrze jest kupić kwiaty, albo żeby je robił kolacje. Domyślać się, oczywiście, no. Bardzo ważny wątek domyślać. No ale się. właśnie mówię o tym, żeby była komunikacja, żeby się nie domyślać, tylko żeby mówić to, że nie wiem, że lubię to i to i fajnie by było, jakbyś takie rzeczy robił. Bo wtedy będzie ekstra. Ale i... co, w sensie, znaczy, ja wiem o co Ci chodzi, komunikacja. No, jakby znowu poruszyłaś w to szybko kolejny wątek, trochę już się pogubiłem, teraz, co, bo musimy, bo kilka przystanków. Ale no, poczekaj, po no, nie skończyłam. Jeżeli ludzie nie znają swoich potrzeb, no to. i nie rozmawiają, no to tak trochę jest, że ją denerwuje, że ten koleś tego nie robi, ale ze sobą nie rozmawiają i, no nie wiem, ta chuba rośnie i później już jak gdyby jest za dużo problemów, i już nikomu nie chce się tego naprawiać. I ludzie uciekają się do zdrady, czy nie? Znaczy, no, no, tak. Tak w skrócie. W skrócie to powiedziałeś. No, widzę. E, w skrócie to powiedziałeś, no dobrze, no, no zgadzam się. Mm, no tak mi się tylko chociaż ci powiem, Coś, no, chociaż... nie wiem, bo nie mam w tym doświadczenia. Chociaż ci powiem i myślę, że też pewnie niektóre dziewczyny, które kiedyś to usłyszą, pewnie też teraz kiwną głową. To nie jest do końca tak, bo oczywiście, ja jak najbardziej będę tutaj lobował teorię, że... Jak zdradzacie to już na całego i w zasadzie pakujecie później walizki i wychodzicie z domu. Eee, natomiast sam byłem, no, pracowałem w wielu korporacjach i bywałem na imprezach, wyjazdach integracyjnych. Zresztą szczerze powiedziawszy, kiedyś byłem na wyjeździe integracyjnym, dokładnie w tym samym hotelu, gdzie był ten cudowny film, wyjazd integracyjny, którego nie widziałem, ale słyszałem, że szmira. Eee, hotel OSSA, słuchajcie, wyjebany, wielki hotel nie wiem. pod Warszawą. I tam było mnóstwo kobiet, i zapewniam cię, że te kobiety myślały tylko o tym, żeby zabawić się tą jedną noc, bo przez resztę roku są w domu z dziećmi, z, ze swoimi mężami. I w tym momencie zrobił to raz, a dobrze, z jakimś kolegą z pokoju. Sam miałem trzy propozycje jednej nocy, i to nie dlatego, że. Ale jesteś ogierdzierem. No właśnie, dlatego, wcale nie jestem żadnym ogierem, bo później, jak spotkałem się, ja przed inną, to dosłownie spierdalałem w hotelu tak się zakochała? No, nie, no były na, na, naprawdę napalone laski i to ja byłem w szoku wtedy, bo byłem jeszcze młodym chłopakiem. I, I jak później rozmawiałem z jednym kolegą z tej samej firmy, że miał dokładnie te same sytuacje, podobne z innymi dziewczynami, także tam to w ogóle była jakaś sodoma i mora. Ale do czego zmierzam, że kobiety też to nie jest tak, że zdradzają i odchodzą, tylko są tak zwane mikrozdrady. I tutaj to w ogóle nawiążę, bo mój przyjaciel mi podesłał artykuł. Artykuł, czy część artykułu, bo gdzieś tam wysłał zdjęcie artykułu z jednego z babskich magazynów i zresztą on się nazywa mikrozdrada. Mikrozdrada. I wydaje mi się, że po części ten artykuł tłumaczy, że można mikrozdradzać się nawzajem, szczególnie to jest taki kobiecy artykuł, w ogóle obłudny strasznie. E, mówiący o tym, że kobieta zasługuje na mikrozdradę i że może sobie na to pozwolić. I tam nawet pada argument, że ona taką mikrozdradą y, może naprawić swój związek, bo może się dzięki temu, słuchajcie, przekonać czy dalej kocha swojego faceta? W ogóle to jest po raz kolejny. O, wow. No to po raz kolejny udowadnia teorię mojego kumpla, że bardzo jakby yy, silna jest potrzeba kobiety, żeby się usprawiedliwiać nawet przy mikrozdradzie. Ale wydaje mi się, że właśnie te mikrozdrady też istnieją u kobiet. Jak już stoimy cały czas o kobietach, rozmawiamy. No, mikrozdrada to jest taka na nawieździe integracyjna na przykład. Tak? No, no to tam akurat była traktowana flirt, nawet jako na flirt przykład? na czacie, ale też mikrozdrada tam była przez chwilę zdefiniowana jako właśnie takie wiesz. Yy, wyjazdowa przygoda, nie? Mhm. że wtedy wrócę do męża, do dzieci i docenię go jeszcze bardziej, bo było to takie przelotne i takie, nie wiem, cielesne, tak? Mhm. Więc yy, no, no, kobiety też potrafią mikrozdradzać, ale po raz kolejny sobie to usprawiedliwiać i. Yy, no i tak no to Ale kolesie też sobie usprawiedliwiają to. Bo no jeszcze też. nawet rozmawiamy już trochę prawie w ogóle o męskiej zdradzie, nie no moim zdaniem kolesy zawsze sobie usprawiedliwiają to. W jaki sposób? No nie wiem, no nigdy koleś... No, wydaje mi się, że kolej zawsze powie A, dobra, pijany byłem imprezka, albo to się tylko na chwilę wydarzyło, albo coś tam. I tak mi się wydaje, że. Tak, tylko jakby wiesz jakaś różnica chyba oczywiście i chyba ma potrzebę facet i kobieta, żeby się usprawiedliwiać w tej sytuacji, tak? No, no bo teraz mówili, że zawsze kobieta się usprawiedliwia. A nie, wydaje mi się, że koleś też to... się usprawiedliwiają. Nie, nie, może nie do końca o to mi chodziło, ale jakby jak już dokonują tego, to zazwyczaj może inaczej. Usprawiedliwiamy się we dwójkę i kobieta i mężczyzna, tylko wydaje mi się, że rzadziej facet zwali to na, par na partnerkę swoją, że dlatego zdradził. Mhm. Rozumiesz, że facet jest na tyle... Tak mi się wydaje, bo słyszałem wiele relacji takich yy, no wiadomo, no znam takich historii. to nie jest tak, że wszyscy faceci są święci znam też takich, którzy nie są święci. Mhm. I nigdy nie słyszałem w tych opowiadaniach, jak to się wydarzyło, żeby ten facet powiedział cokolwiek złego o swojej kobiecie. To jest w ogóle ciekawe. Y... No bo chyba też. No ale słuchaj, i autentycznie wydaje mi się, że facet do tego podchodzi znacznie leżej. Tam nie ma nawet procenta emocji. To jest zawsze chodzi o fizyczność, ale to była zajebista dupa, ale się najebałem i tak dalej, i tak dalej. Jest wyrzut sumienia, wiadomo, zależy też od faceta, tak? No bo słyszałam o takich, co mieli wyrzut sumienia i takich, którzy nie mieli kompletnie wyrzutu sumienia i się śmiali, opowiadając te historię. Może na przykład mają takie laski, gdzie nie ma na co narzekać, bo nie wiem, bo laska jest spoko, nie wiem, dobrze się opiekuje no domem i dziećmi, a, na, a tak czy siak koleś na imprezę i chuj, zaliczę inną laskę. I tutaj się muszę zgodzić, że więc, facet więc, jest w stanie on, zdradzić, więc... nawet jak nie jest źle w związku. No właśnie, i to jest... Mega... Ale nie myślę, że niektóre kobiety na siłę powiedzą, że jest źle w związku, żeby się usprawiedliwić? Może? Nie. No okay. mi, się mi się wydaje, że jak jest dobrze w związku, to laska nie będzie wymyślać na siłę, że o Jezu, jest taki problem, jest taki. Jak jest dobrze, to jest dobrze. To jest dupa zakochana w trzy dupy i... No coś w tym chyba jest, w sumie, bo facet mimo wszystko I... ma potrzeby I... seksualne większe takie, żeby nie być monogamistą, wydaje mi się trochę. No tak. I Laska nie spojrzy ci ten... na innego kolesie, jeżeli jest dobrze w związku. No, a facet może być, to muszę się zgodzić. Facet potrafi zdradzać nawet, jak ma dobrze w związku. No i to jest chujowe mega. Bo oni mało jakby wydaje mi się, jeżeli mogę spróbować znaleźć do tego jakieś wytłumaczenie, to jest po prostu poza tym, że my jesteśmy bardziej napaleni od kobiet po prostu, tak? Bo my rzeczywiście tutaj potwierdzę fakt, że my myślimy o seksie co 6 minut. Taka jest prawda. No dobra, ale laski ale... niektóre mają duże problem. Okej, okay, ale nie, ale to nigdy nawet, uwierz mi, to nigdy nie dosięgniecie, ko w, chyba, że jakieś nimfomanki, i nigdy nie dojdziecie do pułapu, jaki ma facet, jeżeli chodzi o myślenie no o seksie. No dobra, ale tak czy siak Mamy nie pełny jest... balast w magazynku i musimy go wyrzucić, bo inaczej zwarujemy, tak? No kumam to, ale tak czy siak nie jest dla mnie to żadne usprawiedliwienie, zdrady. No, wylazam okulary swoje. No, mów, no żadne usprawiedliwienie zdrady i co później ta ale dupa... ja nie usprawiedliwiam no kogoś. dobra, ale pomyśl sobie, że co później ta dupa ma ja sobie pomyśleć, że no niby wszystko było dobrze w związku niby wszystko fajnie układało się, a jednak zdradził, ja, gdzie jest błąd co, co się stało nie tak, no bo laska pewnie zacznie myśleć, czy ona coś złego zrobiła, że on miał potrzeby, nie wiem ale zauważyłaś, że zobacz, że jak tak się słucha tych historii o zdradzie bo tutaj skupmy się na facetcie teraz no to jest tak, że jak facet zdradzi, to wręcz na kolanach błaga kobieta o wybaczenie, a widziałaś kiedyś kobietę, która błaga o wybaczenie faceta? Bardzo rzadko. Wiesz o co chodzi? Tutaj znowu ma, chyba masz rację, że jednak, czy mamy rację w tym, że jednak kobieta, mm, angażując się w romans no. fizyczny, w dużej mierze już emocjonalnie jest daleko od swojego obecnego partnera, więc kiedy zostanie nakryta, wydaje mi się, że nie ma takiego poczucia, o kurwa, o kurwa, i teraz rzuca się do nóg w partnera no. i mówi, wybacz mi, zostań ze mną, nie odchodź. No nie, bo ona już w głowie zrobiła pogrzeb. Tak. no. Już jest pogrzeb tego związku. No. Ona jakby już ona zdała ma... tej dupeczki gdzieś indziej i no. Mi się wydaje, że no już zrobiła właśnie, tak jak mówiłam, pogrzeb, że pożegnała to, że nie ma żadnych szans. I trudno No, baba jak zdradzi, to nie walczy później o to, Bo jest już po drugiej stronie rzeki całkowicie No ale wydaje mi się, że Nie znam tam statystyk, ale wydaje mi się, że Częściej jednak kolesie Robią skoki w bok, takie częstsze, szybsze A laska jak już No nie wiem, zdradza, to Raz, a porządnie Raz, a dobrze Raz, a dobrze a tak, ale wracając do faceta, yy, skończyliśmy na tym, że może być szczęśliwy w związku, tak? I zdradzać. No. I tutaj, kurczę, muszę przyznać rację, że tak może być. It to jest, jest takie słabe. To chodzi o fizyczność na pewno. E... Żadne usprawiedliwienie. No, ale powodów. ja nie usprawiedliwiam, tylko ci mówię o powodach. No. Że chodzi o fizyczność, tak? Yyy... I... I. facet rzeczywiście, yy, i tutaj też tego nie oceniam ani negatywnie, ani pozytywnie. Stwierdzam fakt facet w tych... w tych sytuacjach często myśli mm, jednak o tym jakby swoim ognisku domowym, tak? Że nie... Mm, tylko Nie źle nie chodzi o to, że się troszczy o to, tylko on tego nie chce stracić, nie? Że mm, ma dzieci, żonę i tak dalej. Dobra, gdzieś tam kurczę... Na ale boku... zamoczę sobie. No, ale na pewno nie rzucę żony. Że jak ta laska na przykład się zaangażuje, a zobaczcie, że też często jest tak, tak jak ty to powiedziałeś w Kapłanach Miłości, że kobieta się zaangażuje emocjonalnie i nagle oczekuje czegoś więcej, poza seksem, to podobnie może mieć facet. Zobaczcie, ile jest sytuacji, gdzie się słyszy, czy nawet w filmach ogląda, no bo to jest po prostu częsta sytuacja, że facet, nie wiem, zdradza żonę, no bo jest debilem i musi po prostu zamoczyć znowu, e, a ta druga laska się zaangażuje, nie? I kiedy on tylko facet wyczuje, że ona się angażuje, to mówi, halo, halo, dziewczyno, ale ja mam żonę, dziecko i to jest dla mnie najważniejsze, my się tutaj bawimy, więc tutaj znowu trochę jakby wydaje mi się, że chyba punktem jakby no główną tak. różnicą jest to, że my zupełnie inaczej patrzymy na zdradę jako faceci. No tak, ale tak sobie teraz myślę że koleś jest w stanie zrobić coś takiego że nie wiem, w piątek jest na imprezie, jakiejś firmowej prześpi się z jakąś laską a w sobotę wraca do domu jest super, kobieta mu, jego żona czy tam kobieta zrobi mu kolację myśli, że jest wszystko ekstra i też się z nią prześpi jak gdyby nie ma tak, A problemu. to jest ciekawe, bo kobieta już nie pójdzie znowu do łóżka. Laska z twoim tego nie zrobi, nie ni chuja. A to racja. Że a koleś nie ma problemu. Nawet tego samego dnia wydaje mi się, żeby to zrobił. A kurde, tu masz rację. No. rano by się przespał z kochanką i później by wrócił, Laska by zrobiła piękne tutaj nie wiadomo co, właśnie kolacyjka, winko, świeczki. No. A pewnie, nie ma problemu. No ja ci powiem, Więc że to. To jest super egoistyczne, moim zdaniem, super egoistyczne, bo żadna dupa by tego nie zrobiła. No dobra, wydaje mi się, że. 80% dobytu. Ale coś tam gdzieś gdzieś tam, że kobieta, która zdradza, zaczyna być lojalna wobec kochanka i tak. przestaje jakby yy, wchodzić, w, w jakby no, nie, nie bzyka się ze swoim obecnym partnerem. No bo to są emocje. I To jest twoje. ten pierwszy często no. objaw dla faceta, że jest zdradzany, jak ta kobieta nie ma ochoty na seks. No. Bo ona już jest gdzieś indziej, nie? Więc, ale to, to Między, znowu jest, więc jest ale ja nie wierność. To jest. Wydaje mi się, że pewno... A wy zdradzając jesteście wierne. No jest, no nie Nie jest Uwaga, ale... wniosek z tej dyskusji. Kobieta zdradzając Jezu, przez... jest wierna. Ale przestań tak gadać, wiesz. Przestań no już... podziałać to. O Jezu, już tak mi łapa, łapiesz za słówka. No nie, ale to jest ta... znaczna różnica. Bo po kolesie po kolesi możesz nawet nie poznać, że on, nie wiem, dzisiaj rano, się, nie wiem, leżał. W derce ciepłej z inną dupą. Tylko pytanie, czy w tym momencie mówimy o tym, że facet w tym momencie jest egoistą? Bo to oczywiście ciężko, jakby obalić ten argument. No? Czy po raz kolejny widzimy tutaj jedną zasadniczą różnicę, i to jest kluczowe. My podchodzimy do seksu generalnie, ja się przyznam jako faceci sportowo bardzo. Rozumiem to, tylko że jeżeli jesteś w samym związku. No, no... ja wiem, mówisz to są moralności, ale no ja ci tak. tłumaczę fizyczność? Rozumiem. Że facet często traktuje seks. Wy traktujecie seks też nie mówię, że wszystkie bo są laski, które uwielbiają seks i kurde, po prostu to jest dla nich też sport, tak? Ale ogólnie facet traktuje seks jak czynność fizjologiczną. Rozumiem to i kumam, tylko że. I on naprawdę stanie tak jak o sikaniu. Nie pamiętał, że wczoraj sikał, rozumiesz? I nie pamiętam, że wczoraj spał z inną dupą? Pamięta, ale jakby uwierz że już... mi, ale uwierz jest... mi, że potrafi pomyśleć to tak mentalnie, jakby zakwalifikować to do nieco lepszej przyjemności niż, niż sikanie. No teraz pierwszy Ale poważnie. No ale nie zdradzając laskę. Chyba. Bo... Chodzi mi o samą czynność. Nawet o... o Omińmy temat zdrada czy nie zdrada. Tak? No to jakby nie można. Sama dobrać. czynność... Nie, nie, nie. Ale w sensie nie zdradza. Facet jest singlem i się, nie wiem, zyknął laskę trzy dni ja. temu. To on tego nie podchodzi. Do tego jakby... Wydaje mi się ogólnie, no może źle no dobra, to tłumaczę, tylko, że to jest fizjologia że... dla faceta. No dobra, kumam to. Tylko, że jak jesteś w związku... Jak jesteś singlem, to pierdolisz to wszystko. Ale jak jesteś w związku... To musisz połączyć, jakby no ja wiem. To wszystko razem. Ja więc, wiem, ale więc zgodzisz się. Ja moim co do tego... z, z jednej strony próbujesz trochę usprawiedliwiać kolesi. No tak, jak ty próbujesz w tej dyskusji usprawiedliwiać no, tak. kobiety. No i ty mówisz, że kobiety zawsze się usprawiedliwiam, a ty teraz robisz to samo, że usprawiedliwiasz kolesi. Że, ty, że, że to jest tylko fizyczność i że to jest eksport. To też jest forma usprawiedliwienia. Ojej, powiedziała, że kobiety zdradzają, są wierne, więc też mamy, zgadzamy się dzisiaj co do tego, że się trochę nie zgadzamy. O jest wierne. Nie, nie łap mnie tak za słówka. Mówię, że pod tym względem mi chodziło o wierność, że Laska no, rano się nie prześpi ze swoim kochankiem i wieczorem się nie prześpi ze swoim mężem. No, więc jest jakby w pewnym bo sensie w tej zdradzie lojalna. No, już jak gdyby nie będzie, no nie będzie w stanie tego zrobić po prostu. Bo no, no nie, no, zgodzisz się. Zgodzę nie się. Nie Facet zdradzając wraca do domu i epicko jeszcze przelicuje na drugą stronę swoją żonę. Tak, no? Bo ma jakby większe pewnie, jakby no. Wyrzuty sumienia? Nie, nie to sumienia, kompletnie. Nie, nie, nie. Facet, uważam, że aktywny seksualnie facet jest jakby... ma bardziej ochotę, to też ci tak wydaje mi się, że aktywny seksualny facet jest gotowy co chwilę na seks. Na pewno. Facet, który a sam mam takie doświadczenia długich okresów bez seksu, się przyzwyczaja, że nie ma seksu. I to wbrew pozorom jest tak, że facet, który tego przez dłuższy czas nie robi, to nie jest nagle tak, że łazi już kompletnie elektryczny i zaraz tam... A z to z się... tak samo jest. No okej, okay, dobra, tylko na marginesie mówię, to w sumie nie jest jakoś bardzo związane z tym tematem teraz. Ale rzeczywiście facet zdradzając wróci i, i jeszcze kurczę ukuje sobie żonę swoją, nie? No tak. No to, to się zgodzę, to się zgodzę. Natomiast um, okej, okay, kobiety odchodzą, a zazwyczaj jak zdradzają, to odchodzą. To uzgodniliśmy. Mm -hmm. Faceci zazwyczaj jak zdradzają, to często wracają do, 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 do swojej partnerki i udają, że nic się nie stało. E, faceci robi I możesz to... nawet nie poznać, że ten koleś faktycznie. Bo możesz nie poznać w ogóle w jego zachowaniu, że coś tam się dzieje. Słyszałem, że ze zdradą u facetów jest tak, jak, jak z morderstwem. Pierwsze, po pierwszym jesteś strasznie, masz wyrzuty sumienia, a każde kolejne już jak stajesz się, kurcze, nazwijmy to zawodowym zabójcą, to już masz to w dupie I chyba tak samo jest z facetami. Tak jak obserwuję po dyskusjach, to tak to działa. Więc rzeczywiście jest tak, że facet wróci do domu, cudownie z kwiatami, uśmiechnie się, popatrzy żonie w oczy i, i, i będzie się zachował, jakby nic kompletnie się nie wydarzyło. No i widzisz, i później na przykład powiedzmy, że taka, jest jakaś kobita. Która miała faceta, i wydawało mi się, że jest super związek, i tak dalej, i wszystko grało. A nagle okazało się, że on ją zdradza przez ten cały czas. To później o, tak... I często tak w sumie, No, no i później te, te laski mają zjebane mózgi, bo nie są w stanie zaufać tym kolesiom. Myślę, że wszyscy faceci tacy są. I że to z tego, że że jest ekstra, i czuję, że było ekstra, ale w głowie masz, no dobra, pewnie on robi tak samo jak ten poprzedni. Że mówi, że jest fajno i tak dalej, i mydli mi oczy? A idzie, nie wiem, na weekend, nie wiem, jeździ w delegację i tam ruchajmy. No tak, laski. tak, tak, no to, to tutaj się zgadzamy, tak. Facet się zachowuje, jakby nic się nie stało. E... I rzeczywiście, kurczę, chyba się zgodzę i tak powolutko ja zaczynam sobie zdawać sprawę, no, że pomimo, jakby, rozumiem argument mojego przyjaciela, ale z drugiej strony w tej dyskusji trochę wynika, że jednak masz tutaj rację, bo. Jeszcze raz powtórzę teoria mojego przyjaciela, a, a, a zarazem też moja teza jest taka, że często staracie się zwykłą zdradę yy, znaleźć jakiś argument, tak? Dla niej. Mm -hmm. I nawet czytałem ten artykuł, co przytoczyłem o tej mikrozdradzie, to to ewidentnie tak, takie coś jest, bo jesteście bardzo wyemancypowane obecnie i takie pewne siebie i może, masz, jesteście świadome swoich potrzeb i zasługujecie zawsze na lepszy model, jak to kiedyś śpiewały mm -hmm. kto tam. A Klich. No. Zamienicie na lepszy model, więc Wy jesteście coraz bardziej świadome samych siebie i wiecie, że zasługujecie zasługujecie na więcej, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj oczywiście jest racja po stronie męskiego poglądu, ale zgodzę się i to trochę równoważy to w tym momencie w tej dyskusji a propos, dlaczego kobieta to usprawiedliwia. No kurczę, zgodzę się, że rzadko się zdarza, żeby kobieta szczęśliwa w związku zdradziła. No, tak jest. No nie zdradzi, no tak jak mówisz, przyjdzie George Cluny. i. Nie, yy... nie ma opcji. I, i, I kurde, nie, nie zrobicie tego. Nie, bo. A więc tutaj trochę nie, bo laska ma zamglone oczy tym kolesiem. A facet by to zrobił. Jakby przyszła tak. dobra dupa i on byłby szczęśliwy. Oczywiście, jeżeli już te jego hamulce, które gdzieś tam ma zakodowane, by, by zeszły, to on to zrobi i przybije piątkę z kumplami. A mhm. nadal będzie kochał. I co jest najśmieszniejsze, on będzie kochał tą laskę swoją. No. Autentycznie. No, sekret. Są kolesie, którzy zdradzają swoje partnerki, a oni kurwa na swój sposób bardzo kochają. I gdyby ona od nich odeszła, to by ochujeli. A jeszcze, to jest najśmieszniejsze, facet, który często zdradza: jakby się dowiedział, że jego kobieta go zdradza, to by kurde to by zajebał typa wojna. zabiłby tak. tą laskę i tak dalej. To jest trochę, to jest trochę hipokryzja, taka... to się zgadzam. Trochę, no dobra, hipokryzja. hipokryzja. Ale muszę przyznać, jako takie zbliża... zbliżamy się do podsumowania tej rozmowy. Że jednak to, co mi pomogło w tej rozmowie dzisiaj, to rzeczywiście jest to, że no okej, okay. no nie zdradzicie nas, jeżeli nie jesteście zadowoleni, więc rzeczywiście zdradzacie najczęściej wtedy, kiedy już jest coś nie tak. No kurwa, no tak. muszę to przyznać. No niestety, tak Zdzisław, jak mnie słyszysz, to, to no, trochę nie udało mi się przeforsować więc nasze trzeba yy, Dbać o związek. Oczywiście to obydwie strony... No właśnie, żeby była jasność, to nie to, że teraz ale facet kochanie, musi o ciebie ja... dbać, bo inaczej ci laska ja zrobi za... rogi. Ja zawsze to mówię, Chociaż że... często one zwalają na facetów, nie oszukujmy się. No tak, ale tak? uważam, że obydwie strony w związku powinny cały czas dbać o to, żeby było dobrze. Okej. Okay. Ale przyzna, że rzeczywiście często nawet ten artykuł, co przytoczyłem, tam jest wręcz mm, gloryfikacja takiej mikrozdrady, Żebyś poczuła się lepiej kobieto, bo twój facet to ciebie nie dba. No może. Więc tutaj też nie, 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 nie oszukujmy są, są kobiety, które wręcz traktują to jako oręże dla niezależnej kobiety. No może tak być. Jesteśmy no. niezależne, znamy swoją wartość. No tak. Ale zgodzę się z tobą, że. Jak się dba, jak obydwie strony dbają, to wtedy powinno być ok. Tak. I na koniec powiem, że rzeczywiście, nawet jak wydbać dbacie o nas na maksa, gotujecie, jesteście super kochankami i tak dalej. To rzeczywiście zgodzę się, że znajdą się faceci, którzy tak czy siak, mm, że tak powiem, e, ładnie. Mm, Zdradzam cię. To nie jest ładne określenie. Chciałem to jakoś ładnie ująć. No ale dobra, nieważne. No znowu skoczą na inny kwiatek, także. Taka jest prawda, panowie. Jesteśmy, m, w dużej mierze powiem to jako my, bo taka jest prawda, jesteśmy psy na baby i tylko różnimy się tym między sobą jako faceci, że jedni to kontrolują, a drudzy. Mają to w dupie i taka jest prawda. Smutna, ale taka jest prawda. E, czy tak kończymy, jako morał tej rozmowy? Czy Myślę, coś chciałbyś tak. dodać? Bo temat można pewnie mówić i godzinę nie, i dwie. Wydaje mi się, że to jest wystarczające Ale te normy tego typu naszych rozmów mówią, że chyba powinniśmy powolutku Ina. kończyć. Dziękuję ci, Aniu. Dziękuję ci, Łukasz. Mam nadzieję, że, się, że mnie nie zdradzisz. I vice versa. No to jesteśmy umówieni. Będziemy się dbali. Obiecujemy.